Towarzysze, więc jak widzicie, znowu nagrywam film z chłodniczego garażu, a to oznacza, że towarzysz Michał dzisiaj pracował. Wbrew logice, w końcu mam chorą żonę i powinienem siedzieć w domu na kwarantannie, ale we Francji są takie przepisy, że jeśli ktoś jest zaszczepiony i ma negatywny wynik testu antygenowego, to powinien przyjść do pracy i roznosić zarazki. Mam nadzieję, że dzisiaj rozniosłem sporo zarazków wśród kadry menadżerskiej i najprawdopodobniej za kilka dni znowu będę musiał robić test i znowu będę chorował, tym razem już na serio. Dobra, więc bez zbędnego przynudzania dzisiaj omówię dwa tematy, tylko po to, żeby zaraz nagrać jeszcze jeden film i omówić trzeci, zupełnie inny temat. Dużo się dzieje i to wszystko wymaga uwagi towarzysza Michała. Więc pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to chciałbym zareklamować polski film, którego premiera będzie mniej więcej za miesiąc. Jest to film o tytule Gierek i jest to oczywiście biografia sekretarza generalnego PZPR w latach 70. Więc sam Gierek jest grany przez Miśka Koterskiego, czy też Michała Koterskiego, gdyż teraz to już jest dorosły facet. Więc sceptyczny był co do tego filmu, ale przeczytałem artykuł, obejrzałem zwiastun i wynika z tego zwiastunu, że ten film idzie pod prąd całej tej propagandy, która była serwowana w Polsce przez ostatnie 30 lat, takiej prymitywnej, antykomunistycznej propagandy, która w jakiś taki groteskowy sposób przedstawia PRL jako państwo właśnie upadłe, że tam gospodarka to całkowicie leży, że wszyscy tam polscy przywódcy to są jacyś tacy no, zdrajcy narodu i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, ale to tylko na podstawie zwiastunu, że ten film w sposób w miarę obiektywny, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe w Polsce rządzonej przez PiS, przedstawia Polskę Gierka i samego Gierka. Dlatego też, towarzysze, zachęcam Was do tego, żeby w najbliższych tygodniach przypomnieć sobie postać Gierka, przeczytać, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, biografię Gierka, właśnie Przerwana dekada, a ewentualnie przeczytać coś o rozwoju Polski Ludowej w latach 70. Dlatego, gdyż no, najprawdopodobniej ten film wywoła dużą dyskusję i to dużą krytykę ze strony właśnie takich tradycyjnych środowisk antykomunistycznych, które będą właśnie zarzucać autorom, no jak to? No przecież tutaj powinniście przedstawić tego Gierka jako totalitarnego właśnie tutaj wroga narodu, który zniszczył Polskę, a cała ta Polska to powinny być tylko kolejki, puste półki i tak dalej. No, tam w tym zwiastunie tu nie widać, że Polska to jest teren dużych inwestycji, że też kraj rozwija, zmienia i tak dalej, więc no, jest to film właśnie no, nie po linii tej takiej prymitywnej antykomunistycznej propagandy serwowanej przez wszystkie siły polityczne, od jakichś takich pisowców poprzez liberałów z Platformy aż do środowisk jakiegoś tam Zandberga. Więc tak, zwracam Waszą uwagę na ten film, zwracam uwagę na to, że najprawdopodobniej będzie się toczyć dyskusja na temat Gierka i dobrze by było, żeby nasze środowisko, jako jedno z niewielu środowisk w tym kraju pozytywnie wypowiadających się na temat Polski Ludowej, a także pozytywnie wypowiadających się na temat Gierka, bo co prawda ja bardziej cenię początki PRL-u, przede wszystkim epokę Bieruta, także tutaj no jakby Gomułka także ma swoje plusy. Gierek to już jest jakby troszkę coś gorszego, no ale jednak no, do Gierka mam sentyment ze względu tutaj na podobieństwa biograficzne. No w końcu Gierek, tak jak ja, był emigrantem zarobkowym we Francji i wrócił do Polski i w tej Polsce no, zmieniał Polskę na lepsze. No, na pewno tutaj mnóstwo rzeczy, które zostały wprowadzone w czasach Gierka, no przede wszystkim no, jakiś taki największy pomnik epoki Gierka to są bloki z wielkiej płyty, w których do dzisiaj mieszkacie, albo drogi, albo elektrownie, z których macie prąd, no, albo kolej, albo wiele innych rzeczy, które po prostu no, zostały wybudowane właśnie w tamtych czasach i z których do dzisiaj Polacy
korzystają, więc jest to taki pomnik trwalszy od spiżu, no. Jakiś tam pomnik można obalić w ciągu 5 minut, no to, czego dokonał Gierek i budynki, które budował, które pierwotnie były przewidziane na 30-40 lat, no od teraz już te budynki mają lat 50, a ponieważ no, budownictwo mieszkaniowe w kapitalistycznej Polsce leży i kwiczy, to wszystko wygląda na to, że Polacy będą mieszkać w domach budowanych w epoce Gierka jeszcze przez następne 100 lat, jeśli ten kapitalizm się tutaj utrzyma. Dobra, więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć na temat tego filmu. Przygotowujcie się do polemik z antykomunistami na temat bilansu epoki Gierka. No, kto tu tak hałasuje w moim garażu? No, co za bezczelność. Dobra, druga rzecz, jaką chciałbym tutaj omówić, to chciałbym was, towarzysze, zachęcić, zaprosić za waszym pośrednictwem, chciałbym zaprosić autorów tego filmu do dyskusji na żywo, którą byśmy przeprowadzili na tym kanale. No, najciekawszy byłby albo scenarzysta, albo reżyser, albo sama gwiazda tego filmu, czyli Michał Koterski. Akurat tak się składa, że ja i Michał Koterski jesteśmy w podobnym wieku i mamy wspólnych znajomych. Więc może jakoś przez tych znajomych uda mi się do niego dotrzeć, ale gdyby się nie udało, to wysyłam informację w eter, że towarzysz Michał na kanale Odrodzenie Komunizmu bardzo chciał, byłby zaszczycony zaprosić tutaj do wywiadu pana Michała Koterskiego, żebyśmy porozmawiali o epoce Gierka, o tej samej postaci. Także moglibyśmy po francusku spróbować porozmawiać. Tutaj bym przetestował pana Michała umiejętności, jak się tego francuskiego nauczył, bo podobno bardzo szybko tego języka się uczył. Więc co? No, jeśli ten film miałby się spotkać z jakąś medialną blokadą, no to ja tutaj mam propozycję, no, Odrodzenie Komunizmu, które nie jest może jakimś gigantycznym medium, ale jednak, no, jeśli chodzi o te środowiska, dla których Gierek jest dość ważny, no to akurat my do tych środowisk docieramy, więc możemy tam dołożyć swoją cegiełkę w promowaniu tego filmu. Więc panie Michale Koterski, zapraszamy na Odrodzenie Komunizmu do dyskusji na żywo ze mną i z widzami poprzez właśnie jakieś tam próby pytań z czatu. Dobra, więc zaproszenie zostało wysłane, ale oczywiście, towarzysze, jak tam macie gdzieś możliwość, to wysyłajcie to, że tutaj Odrodzenie Komunizmu chce zaprosić autorów filmu Gierek do rozmowy na żywo ze mną i z naszymi widzami. Drugi temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to temat świeżutki, także nawet towarzysz Michał nie miał czasu specjalnie tego tematu zgłębić. Mianowicie chodzi o polskiego żołnierza lat 24, czy tam 25, który zszokowany postępowaniem polskich władz wojskowych właśnie w tym pasie przygranicznym postanowił zdezerterować, postanowił przekroczyć granicę Polski i poprosić Białoruś o azyl polityczny, motywując to tym, że był świadkiem zbrodni dokonywanych przez polskie wojsko. Te zbrodnie to jest mordowanie migrantów w przygranicznych lasach, a także zamordowanie przynajmniej 2 polskich wolontariuszy, którzy tym migrantom chcieli pomagać. Więc mamy tutaj świadka zeznającego, że polska armia ma do czynienia, jest odpowiedzialna za zbrodnie. I teraz, no oczywiście, już ten temat poszedł w eter, jest już tutaj wywiad udzielony dla telewizji białoruskiej, podchwycony zresztą przez media rosyjskie. I ja, no pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to oczywiście wysyłam braterskie pozdrowienia dla tego żołnierza, że ma odwagę informować o zbrodniach armii, w której służył. Jest to coś bardzo odważnego. Takich ludzi jak on jest niewiele na świecie, niestety. Mamy przykład Edwarda Snowdena, mamy kilku innych bohaterów i śmiało można powiedzieć, że ten człowiek także za fakt ujawniania zbrodni i wydania na siebie jakiegoś takiego wyroku medialno-prawnego pewnie do końca życia będzie traktowany w Polsce jako jakiś tam wróg publiczny. No, chciałbym jasno powiedzieć, że
szeregowi żołnierze, którzy nie godzą się na tą hańbiącą politykę właśnie tutaj rządu polskiego w stosunku do tego wszystkiego, całego tego horroru, który ma miejsce na granicy. Ja osobiście tego człowieka pozdrawiam i domagam się od wszystkich sił politycznych będących w parlamencie, żeby jak najszybciej utworzyć Sejmową Komisję Śledczą w sprawie wyjaśnienia tutaj tych zbrodni, o których ten człowiek opowiedział. Powtórzę, chodzi o odpowiedzialność za polskich żołnierzy za mordowanie, bo tu chodzi o to, co on powiedział, że tutaj nie chodzi o przyglądanie się, jak ci migranci zamarzają, czy też toną w błocie, ale konkretnie o to, że ich mordowali, a także, że polscy żołnierze zamordowali strzałem w głowę dwóch polskich wolontariuszy. Czekam na niezależne śledztwo, śledztwo dziennikarskie, a także czekam na powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, w której to byliby przesłuchani tutaj właśnie osoby odpowiedzialne za polskie siły zbrojne, polskie służby specjalne, osoby oczywiście z polskiego rządu. A także, no właśnie, tam ludzie z tej Straży Granicznej, no żeby oni, no nie hańbili polskiego munduru i jeśli doszło do jakichś zbrodni, to jak najszybciej te osoby odpowiedzialne za zbrodnie powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Tego towarzysz Michał się domaga. W obliczu najprawdopodobniej nagonki, która się rozpocznie na tego człowieka, czy już się rozpoczęła jakieś takiej próby dyskredytacji, oskarżania czy coś. Ja się z tym człowiekiem solidaryzuję, mimo że najprawdopodobniej on nie miał lewicowych poglądów. Tam właśnie na jego jakichś tam social mediach widać, że on był raczej powiązany z prawą stroną polskiej sceny politycznej, ale w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia. Decyzja o ujawnieniu polskich zbrodni i prośba o azyl polityczny na Białorusi to jest coś, co wymaga wielkiej, wielkiej odwagi i za to naprawdę dla mnie jesteś bohaterem. Być może kiedyś spotkamy się na Białorusi, być może ja jako osoba tutaj, która czeka na dwa procesy polityczne, być może także będę musiał uciekać na Białoruś i szukać schronienia i także na Białorusi będę prosił o azyl polityczny. No to tyle, jeśli chodzi o te dwa tematy, a zaraz będę nagrywał kolejny film.